Szanowni, chciałem króciutko streścić ten fragment lekcji, na którym rozmawialiśmy o pomiarze ciśnienia krwi u pacjentów. No i to jest bardzo ważny pomiar. Myślę, że każdy z nas w życiu parę razy przechodzi przez taką fazę, w której musi to ciśnienie krwi mierzyć. No bo to daje informacje na temat tego, jak dobrze działa nasze serce, a to jest, jak wiemy, absolutnie fundamentalny czynnik, jeśli chodzi o nasze zdrowie. No, na serce można patrzeć jak na pompę, trochę taką pompę sącotłoczącą, jak ta, którą żeśmy budowali i oglądali w działaniu na lekcjach fizyki. Kiedy serce się kurczy, może tak, kiedy serce się rozkurcza, do środka wpływa przez tętnicę, przepraszam, przez żyłę krew żylna, ta z nieco mniejszą zawartością tlenu, która wpływa z organizmu, wypełnia serce. No wtedy tu są takie zawory, nazywają się zastawki. Ta zastawka jest wtedy otwarta, a ta jest zamknięta. No i po czym następuje faza skurczu, a to wszystko jest regulowane elektrycznie, żeby było ciekawiej. Następuje faza skurczu i teraz jest zmiana, ta zastawka się zamyka, żeby krew nie wpływała z serca z powrotem do żyły. Otwiera się zastawka do tętnicy i krew zostaje pod ciśnieniem przy skurczu wypompowana z serca. No, przy okazji, jeśli ktoś ma problemy z zastawkami, to jest dość, to zdarza się ze starości po prostu, to jest dość duży problem, jeśli chodzi o zdrowie. No i stąd pomiar ciśnienia krwi, zarówno tego takiego spoczynkowego, kiedy krew jest, po prostu wpływa do serca, jak i tego większego, wyższego, skurczowego, kiedy krew jest wypompowywana przez serce do tętnic, tam dalej między innymi do płuc. To jest bardzo ważna informacja na temat stanu serca. Przy okazji poruszyliśmy taki temat, czy to ciśnienie krwi mierzy się względem próżni, czy względem ciśnienia atmosferycznego. No i doszliśmy do wniosku, że jedyna sensowna odpowiedź na to pytanie jest taka, że musi to być mierzone względem ciśnienia atmosferycznego. Jakby poziom zero odpowiada ciśnieniu atmosferycznemu. No bo gdyby ciśnienie krwi było na przykład niższe od atmosferycznego, no to w pierwszym przybliżeniu można powiedzieć, że krew nie wypływałaby, bo jeśli będzie jakaś rana, zatniemy się, to krew by nie chciała wypływać, bo ciśnienie atmosferyczne by ją wpychało z powrotem. No i pytanie, na czym polega pomiar? Ta metoda pomiaru została wynaleziona na przełomie XIX i XX wieku, pod koniec w zasadzie wieku XIX. Mamy tutaj na zdjęciu, mamy tutaj pacjenta i lekarza, albo pielęgniarza, który mierzy ciśnienie krwi. No i widać tutaj opaskę założoną na przedramię pacjenta, widać wetknięty w tą opaskę manometr, który mierzy ciśnienie krwi. No i widać, że osoba mierząca to ciśnienie nasłuchuje stetoskopem tutaj przy opasce czegoś. No i ma w ręku jeszcze takie urządzenie, taką gruszkę, którą może tę opaskę nadmuchać. To żeśmy wszyscy widzieli, bo ja dałem sobie założyć taką opaskę i pompowałem i tak dalej. Więc jak to działa? No wyobraźmy sobie tutaj jakąś przechodzącą tętnicę. W normalnym stanie tutaj przepływa sobie po prostu spokojnie krew. Jeżeli jednak ściśniemy tę tętnicę bardzo mocno opaską,
to krew jest zablokowana, nie przepływa dalej, nie przepływa przez chwilę do tej dolnej części ramienia. No wiecie, że tak jak ktoś się zrani na przykład, to zalecane jest, ale najlepiej, żeby robili to dorośli, zalecane jest zakładanie opaski uciskowej powyżej rany, żeby zapobiec po prostu utracie, wypłynięciu krwi, tak, fotokowi. No, przy takich małych zacięciach nie trzeba sobie zakładać opasek uciskowych, no ale jeżeli ktoś, nie daj Boże, zrobi naprawdę sobie dużą ranę, to wtedy trzeba, to jest działanie ratujące życie. No więc lekarz pompuje tą opaskę i mierzy tutaj ciśnienie powietrza tak długo, aż osiąga jakąś wysoką wartość tego ciśnienia, no i wtedy tu nic nie słyszy, dlatego że krew nie płynie, jest zablokowana na chwilę. No i po czym zwalnia zawór w tej gruszce i powietrze powolutku zaczyna uciekać z opaski i ciśnienie zaczyna się zmniejszać. I w pewnym momencie będzie taki moment, w którym krew, serce kurcząc się, będzie w stanie przepchnąć tą krew przez opaskę, rozchylić tą opaskę. I w tym momencie lekarz zacznie słyszeć uderzenia, no tak naprawdę pulsu, bo puls to jest nic innego jak rytm kurczów i rozkurczów serca. No i wygląda to w ten sposób, no po czym ten puls będzie coraz słabszy, bo te uderzenia tutaj będą coraz wolniejsze, coraz słabsze. Opaska stale z niej uchodzi powietrze, więc wywiera coraz mniejsze ciśnienie, coraz słabiej zgniata tą tętnicę. Powinienem też powiedzieć, że to udaje się zrobić, ponieważ ściany tętnic są elastyczne. I w pewnym momencie następuje moment, w którym nie słychać już tego pulsu. I to oznacza, że ciśnienie w opasce osiągnęło taką wartość, jak ciśnienie takiego normalnego przepływu krwi, a zatem jest to ciśnienie rozkurczowe. No i teraz jak to brzmi? Może tutaj sobie posłuchamy, tylko ja jeszcze wstawię tutaj na chwilę podwyższę poziom dźwięku, żeby było słychać, bo chodzi o to, żeby nasz mikrofon nagrał tak naprawdę dźwięk z własnych głośników. No i słuchamy. To jest ten ciśnieniomierz, manometr i wskazówka jest gdzieś przy 120 mm słupa rtęci. Co to są milimetry słupa rtęci, to zaraz jeszcze sobie powiemy. I obniża się. I słuchajcie teraz. No właśnie, i tu gdzieś trochę poniżej 120 mm słupa rtęci słychać było pierwsze uderzenia i gdzieś tam przy 80 czy 75 mm słupa rtęci te uderzenia zanikły. Zaraz wrócimy z natężeniem mikrofonu z powrotem do jakichś normalnych wartości. I przejdziemy z powrotem tutaj. Ja ten link do tego filmu wam wyślę. Do tego i do drugiego, który żeśmy oglądali. No i jakby jeszcze, co to są milimetry słupa rtęci, o tym żeśmy nie rozmawiali, ale to jest wysokość słupa rtęci, która ciśnienie odpowiadające wysokości słupa rtęci, tak? To wysokość słupa ciecz nie musi oznaczać wody, może oznaczać rtęć. Wiadomo, że ciśnienie atmosferyczne, to wiemy, jest równoważone przez słup wody o wysokości około 10 metrów. Rtęć ma 13,6 razy większą gęstość. W związku z tym wysokość tego słupa jest dużo niższa i wynosi słupa, rtęci, który równoważy ciśnienie atmosferyczne, to jest 760 mm. 76 centymetrów zaledwie.
No i tu te wartości 120 i 80 to są po prostu podane w jednostkach tradycyjnie milimetrów słupa rtęci. No i tu jeszcze była taka dygresja na temat żyraf, że ciśnienie krwi, żyrafa musi mieć dużo większe ciśnienie krwi, dlatego że musi wypompować krew aż do mózgu, do swojego łba, łebka, który jest tam wysoko nad sercem, tak? 2 metry czasem, a czasem nawet więcej. No oznacza to, że żyrafa musi mieć pewnie większe serce i być pewnie to serce się też szybciej zużywa. Tyle na temat dygresji. Ciśnienie, jak widać, odgrywa, pojęcie ciśnienia odgrywa bardzo ważną rolę w różnych dziedzinach życia, no i jeśli chodzi o nasze życie i nasze zdrowie również.